Ustawienie kamery 1500-1900. Kochani moi drodzy, mili Państwo, dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, w którym będę razem z Wami ogarniać moje włosy. Kto inny zna się lepiej na ogarnianiu włosów jak ja? Chopin po koncercie. Tak naprawdę to myślę, że większość z Was ma ten problem, jak ogarnąć swoje włosy tak, żeby one jako tako wyglądały. A już na pewno każda z Was chciałaby wiedzieć, jak ogarnąć włosy tak, żeby wyglądały jak po wizycie u fryzjera. Więc moje drogie Panie, mam nadzieję, że dzisiaj w tym filmie nie będzie to skucha i uda mi się Wam zaprezentować w sposób godny marki Philips oraz marki Cerabullet oraz marki Tangle Teaser i firmy Osi, jak ogarnąć włosy. Więc zaczynamy! Nie będę Wam tutaj mówiła o rzeczach, których powinny się używać do mycia włosów, bo to jest kwestia bardzo indywidualna, każda z Was pewnie ma jakieś swoje sprawdzone szampony. Ja też mam, ale nie są to ideały, w związku z czym nie będę Wam ich po prostu tutaj przedstawiała. Zaczynamy od tego oczywiście, że myjemy włosy, nakładamy odżywki, maski itp. Następnie, kiedy osuszymy już włosy ręcznikiem, to co ja zawsze robię, to to, że nakładam sobie na włosy olejek do włosów. Ja akurat aktualnie używam olejka z firmy Osi, Free Miracle Oil, i ten olejek mi się sprawdza jako tako. Nie jest to też ideał, natomiast póki co testuję go, używam i w miarę powiedzmy, że mnie zadowala. Ja nakładam olejek o wiele wcześniej, niżeli zamierzam suszyć włosy. I wówczas dbam o to, żeby zaraz po osuszeniu włosów ręcznikiem nałożyć olejek na włosy, tak żeby ten olejek miał możliwość się porządnie te włosy jakoś wchłonąć, tak to powiedzmy. No i dopiero wtedy przechodzę do tego, aby włosy suszyć. I tutaj jest kolejna ważna rzecz, na którą chciałabym zwrócić Waszą uwagę. Mianowicie to, aby te włosy naturalnie mogły odrobinę przeschnąć. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ dzięki temu będzie Wam się łatwiej te włosy właśnie ogarniały, jeżeli chodzi o suszenie ich na szczotce. Wszystko to, co Wam tutaj pokażę, są to rzeczy, które mi osobiście się sprawdzają i które myślę, że po moim dość sporym już czasie użytkowania mogę Wam polecić. I pierwszą z tych rzeczy jest szczotka ceramiczna. Ja akurat tutaj posiadam szczotkę ceramiczną z firmy Kansai Professional i tutaj jest ważny fakt, że jest to szczotka ceramiczna, która się nagrzewa pod wpływem ciepła, dzięki czemu podczas suszenia włosów te włosy możemy odkształcić w dowolny sposób, taki jaki nas zadowala. Ta szczotka też nie jest sprzętem, który jest moim ideałem, bo ideałem jest szczotka z firmy Olivia Garden i są to szczotki, które będę zawsze polecała. Link do szczotki z Olivia Garden zostawię Wam w opisie, a to jest jej tańszy zamiennik. Kolejna rzecz, którą potrzebujemy, to do rozczesania włosów szczotki Tangle Teaser. Ja osobiście ją bardzo lubię. Kolejna rzecz, która Wam się przyda, potrzebujecie klamry do Waszych włosów, tak aby móc sobie oddzielać partie, które będziecie suszyć. No i oczywiście rzeczą prawie że najważniejszą jest tutaj suszarka, którą będziecie suszyć. Ja ogólnie tą suszarkę z Philipsa mam już jakiś czas. Ona ma zabezpieczenie przed właśnie tym, żeby niszczyć włosy, żeby nie niszczyć włosów od ciepła. I ona, no, zadowala mnie, powiedzmy sobie, w stopniu takim dobrym. Zmierzam do tego, aby kupić sobie typowo profesjonalną fryzjerską suszarkę i właśnie przy następnej wizycie u mojego fryzjera mam zamiar się go zapytać, jaką suszarkę poleca i takową sobie zakupię. Ostatnim sprzętem, który będzie mi dzisiaj potrzebny i którego używam zawsze, jest to prostownica i ta akurat jest moją nową prostownicą z firmy Cerabullet, którą kupiłam za poleceniem mojego fryzjera Bartka Polaka, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Ten wybór był strzałem w dziesiątkę i powiem Wam szczerze, że też nie był to jakiś mega drogi sprzęt, jak na to, że jest to typowo profesjonalna zabawka. Olejek na włosach już mam, włosy mam rozczesane wstępnie, więc przechodzę do tego, aby sobie posegregować włosy na pasma, które będę suszyć i oczywiście będę je oddzielać za pomocą mojej klamry. Więc oddzielacie sobie po prostu te pasma, bo wiadomo, że nie widzicie tego, jak to wygląda z tyłu. I oddzielacie sobie te pasma i za pomocą tej oto właśnie szczotki ceramicznej będziemy suszyć włosy w sposób następujący. Jak możecie widzieć, całym sekretem i tajemnicą suszenia włosów na szczotce ceramicznej jest właśnie to,
aby suszyć te włosy zgodnie z tym, jak leci, można tak powiedzieć, strumień ciepła, czyli nie pod włos, tylko z włosem, dzięki czemu te włosy od razu się właśnie wygładzają i też oprócz tego od razu, jak widać, odbijamy je od nasady i właśnie tym się różnią włosy wysuszone naturalnie od włosów, które są wysuszone na szczotce. Więc możecie widzieć, że tu jest mega siano i te włosy już, powiem Wam, że są suche. Natomiast te włosy, jak mogłyście przed chwilą widzieć, są wysuszone na szczotce ceramicznej, która nie jest szczotką wysokich lotów, a mimo to daje wizualną, odczuwalną różnicę. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o wysuszenie pierwszego pasma włosów. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, której Wy nie możecie zobaczyć, bo nie możecie teraz dotknąć tych włosów, ale te włosy są bardzo leiste i one są takie bardzo, można powiedzieć, że te łuski są włosów pozamykane i przez to te włosy od razu wyglądają zdrowiej. Ta sytuacja pozwala nam też obalić mit numer 1, czyli to, że suszarka i ciepło niszczą włosy. Jak widać na załączonym obrazku, ta część nie widziała suszarki, ta widziała. Która część wygląda na bardziej zdrową, a która na bardziej zdezelowaną ciepłem i suszarką? Myślę, że odpowiedź już znacie. Więc jak widzicie, to da się naprawdę ogarnąć włosy za pomocą suszarki do stanu, który jest w miarę, powiedzmy, zbliżony do włosów, które mamy po wyjściu od fryzjera, czyli że są w miarę gładkie, że nie są takie sianowate, no i przede wszystkim, że te łuski włosa na końcach są pozamykane. No i teraz chciałabym Wam pokazać jeszcze sprzęt, którym sobie zawsze dopracowuję moje włosy, jeżeli chcę, żeby były jeszcze bardziej gładkie. I właśnie robię to za pomocą mojej nowej prostownicy Cera Bullet. Będę chciała zrobić Wam jej recenzję, ale to potrzebuję jeszcze osoby, która mi pomoże nagrać ten film, ze względu na to, że ja sama sobie nie potrafię niestety zakręcić loków na prostownicy, a już przetestowałyśmy z moją siostrą, że ta prostownica robi świetne loki. Mogę Wam powiedzieć na razie tyle, że ma tutaj oczywiście nastawianie temperatury, więc możemy sobie nastawić temperaturę na taką, która nas interesuje, od 180 do 230 stopni. Ja używam zawsze najwyższej. No i plusem ogromnym jest to, że ona się nagrywa. Że ona się nagrzewa w ciągu 15 sekund, więc nie trzeba jakoś mega długo czekać. Chciałam powiedzieć, że tak wygląda efekt gotowych włosów, które są wyprostowane na szczotce ceramicznej z użyciem suszarki oraz z użyciem prostownicy z firmy Cera Bullet. Oczywiście, jeżeli chcecie recenzję, to tak jak wspomniałam wcześniej, dajcie znać w komentarzu, a ja postaram się dla Was taką recenzję przygotować. Więc dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli filmik okazał się dla Was przydatny i jeżeli dzięki niemu ogarnęłyście swoje włosy. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa!